Jeśli się nie boicie, moi mili, chodźcie za mną. Witamy w lubelskiej trasie podziemnej. Zapraszamy na wędrówkę w czasie i przestrzeni. Podróż w czasie to możliwość śledzenia przemian, jakim ulegało miasto przez wieki swojego istnienia. Od wczesnego średniowiecza, kiedy to na Wzgórzu Staromiejskim wznosił się gród warowny, poprzez wiek XIV, aż po renesansowy Lublin w czasie swojej największej świetności. Wędrówce towarzyszą panoramy znajdujące się w najniższych korytarzach piwnic oraz ruchoma makieta Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 roku, stworzona na podstawie obrazu z Bazyliki Ojców Dominikanów. Co zaś z wędrówką w przestrzeni? To dość niecodzienne przejście przez dawne magazyny kupieckie położone pod częścią Starego Miasta, tworzące 300-metrowy podziemny labirynt. Zaczynamy w piwnicach pod dawnym Trybunałem Koronnym, a potem zagłębiamy się w korytarze biegnące 10 metrów pod ziemią. Tylko od Was zależy, czy idąc za naszym przewodnikiem bezpiecznie przejdziecie pod staromiejskimi ulicami aż do placu po Farze, czy zaginiecie w tajemnych przejściach znanych jedynie najstarszym mieszkańcom naszego grodu. A wtedy być może traficie do piwnicy pod Fortuną, tajemniczego miejsca, które przeniesie Was do XVII-wiecznego Lublina. To niewielkie pomieszczenie, popularnie zwane winiarnią, skrywa unikatowe w skali Polski i Europy prawie 400-letnie świeckie polichromie. Na ścianach piwnicy utrwalono sceny ze sztambucha, czyli rodzaju pamiętnika, mówiące o kondycji ludzkiego losu.